Proszę poinformować moją żonę, że już zostałem uznany za sknerę, bo ma zupełnie inne wyobrażenia, jeśli chodzi o gospodarstwo domowe. Poznań to jest dobre miejsce, żeby sensownie rozmawiać o gospodarce, bo tu źle czuje się chciejstwo i prawdę objawione. Dziś ustawiamy drogowskaz na przyszłość, a drogowskaz na przyszłość trzeba stawiać na gruncie rzetelnej, trzeźwej oceny rzeczywistości. I z tym mamy wielki kłopot w Polsce w roku wyborczym 2015, bo udało się upoić przynajmniej część narodu i nie patrzy trzeźwo na tą rzeczywistość, bo jeżeli się patrzy trzeźwo, to trudno zobaczyć ruiny, a jeszcze trudniej wypatrzyć w tych ruinach głodujące dzieci, które szukają pożywienia. Te przebranie rosyjskich dzieci w polskie głodne dzieci uważam za najbardziej bezwstydne kłamstwo tej kampanii wyborczej.